Dzień dobry Państwu. Dziś w studio telewizji Kujawy gościmy dwie zupełnie wyjątkowe dziewczyny. Karolina Chmielewska i Olimpia Lipska. Karolina niedawno oddała szpik chorej kobiecie ze Stanów Zjednoczonych, a Olimpia po raz kolejny organizuje fantastyczną akcję, której skutkiem jest właśnie między innymi to, że Karolina mogła ten szpik oddać i uratować życie chorej kobiecie. Olimpia, pamiętasz, jak to wszystko się zaczęło, kiedy zorganizowałaś pierwszą akcję i co tak naprawdę Ciebie motywuje do tego, żeby wciąż propagować ideę dawstwa szpiku? No, pamiętam bardzo dobrze, teraz już będzie moja trzecia akcja. Pierwsza akcja odbyła się w 2013 roku w kwietniu. Siedziałam przy komputerze, oczywiście na najbardziej popularnym portalu społecznościowym, patrzę, piszą, że robią coś takiego, robią to studenci. Spróbujemy. Napisałam, zgłosiłam się, dostałam odpowiedź, że tak możecie robić. I do dzieła. I do dzieła. Powiedz, kiedy zarejestrowałaś się? Podczas której z tych akcji Podczas pierwszej akcji, właśnie w kwietniu. No i się udało. Jak to było? No, zorganizowana została właśnie u nas w szkole akcja. No, zgłosiłam się, tym bardziej, że Olimpia z grupy ode mnie namówiła mnie też troszeczkę do tego. No, powiedz, wcześniej, zanim się zarejestrowałaś, tak, wiedziałaś coś o dawstwie szpiku? Czy to był Twój pierwszy kontakt z tym tematem? To znaczy, wiedziałam, ale właśnie dobrze, że akcje zostały zorganizowane u nas w szkole, bo tak to nie wiedziałabym, że coś takiego jest. Nie wpadłoby Ci do głowy zarejestrować się, gdyby nie to, że Olimpia postanowiła Was troszeczkę zmobilizować do tego? Tak, dokładnie. A powiedz, miałaś jakieś obawy, wątpliwości, kiedy dokonywałaś tego procesu rejestracji? Nie, wszystko zostało wytłumaczone na miejscu, jakie skutki, tam jak wygląda pobranie, także nic nie obawiałam się niczego. Czy dużo osób ma jakieś wątpliwości? O co pytają ci, którzy się rejestrują po raz pierwszy? Znaczy po raz pierwszy raz się można zarejestrować, ale którzy się rejestrują po raz pierwszy mają kontakt pewnie taki głębszy z tym tematem. Wątpliwości jest mnóstwo, począwszy od tego, czy palenie papierosów wpływa, absolutnie nie wpływa. Czy jakieś choroby, dużo chorób wyklucza, ale bardzo dużo chorób nie wyklucza, które mogłyby pomyśleć, że jednak wyklucza. Na przykład nie wszystkie nowotwory wykluczają. Wiadomo, że takie podstawowe choroby jak zawał serca, owszem, ale na przykład już jakieś szmery leczone nie wykluczają i to jest główna przeszkoda. No i przede wszystkim te stereotypy, skąd się pobiera szpik. No właśnie, skąd tobie pobierano szpik? Mi pobierano szpik z krwi. Jak to wyglądało? Jak wyglądała cała ta procedura? Opowiedz. Wszystko zaczęło się w Dreźnie, tam musiałam jechać na badania już takie główne, po czym zostałam już tym dawcą. No, procedura jak procedura, no, podłączenie do aparatury, pobieranie krwi po prostu z... Czyli ty sobie leżałaś, tak, leżałam wygodnie, była pobierana, filtrowana do jakiegoś, przez jakieś specjalne urządzenie, po czym wracała do twojego krwiobiegu bez tych cennych komórek macierzystych, które później trafiły właśnie do tej chorej kobiety. Na co chorowała kobieta, która dostała twój szpik? Masz taką informację? No, miała białaczkę, raka krwi. Raka krwi, czyli białaczka. Dostałaś już informację o tym, czy twój szpik się przyjął? Tak, przyjął się. W ogóle wiem, że to kobieta, ma 42 lata, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i już po 19 dniach wyszła ze szpitala zdrowa i miejmy nadzieję, że oby tak dalej. Co czułaś, kiedy się dowiedziałaś, że uratowałaś życie? No szczęście, no jednak też takie wzruszenie, że się udało wszystko. No rzeczywiście to chyba jest jeden z bardziej emocjonujących i wzruszających momentów w życiu, wiedząc, że tak naprawdę no, zrobiło się chyba najpiękniejszą rzecz, jaką można zrobić dla innych, czyli po prostu ratowało się komuś życie i uczucie, że jest się tą jedyną osobą, bez której tak naprawdę ktoś mógłby tam, kogoś mogłoby już nie być, jest na pewno absolutnie wyjątkowe. Olimpia, a powiedz, jak to jest? Czy ty miałaś gdzieś w rodzinie kogoś albo wśród bliskich kogoś, kto zetknął się z tą chorobą wymagającą przeszczepu? Skąd u ciebie jakby zainteresowanie tym tematem? Nie. Dużo ludzi ma właśnie, tak jak się spotykamy w większym gronie, którzy to organizują w innych miastach, ma jakieś styczność, ciocia, wujek, znajomy. Ja nie miałam nikogo, po prostu tak sama z siebie pomyślałam, że można coś dobrego zrobić w jakiś inny sposób.
ten akurat wydał się fajny. Jak widać, skuteczny. No jak widać, skuteczny, bo to właśnie twoja akcja jest już jakby dowodem tak. na to, że rzeczywiście no warto, bo jest życie, prawda, dzięki tak. temu. No oby kolejne osoby mogły rzeczywiście dołączać do tej bazy, bo czym w tej bazie więcej osób, tym szanse na to, że znajdzie chory dawcę zgodnego genetycznie większe. Olimpia, wokół, tak jak rozmawiałyśmy, wokół jeszcze całej procedury oddawania szpiku wciąż krąży wiele mitów. No, jak się już dowiedzieliśmy od Karoliny, wygląda to najczęściej tak jak zwykłe pobranie krwi, nie boli, nie. Ty wyszłaś po prostu po tym zabiegu cała o własnych zdrowa. Nogach, cała i zdrowa, niczego ci nie było, jak widać, promieniejesz i na pewno żadnych negatywnych skutków to nie odniosło. Natomiast jest jeszcze druga metoda pobrania szpiku, ta wokół właśnie której krąży tak wiele jakichś takich negatywnych opinii. Opowiedz proszę, jak ona wygląda i czy rzeczywiście jest powód do strachu? Z tego, co słyszałam, nie mogę powiedzieć, bo ja niestety nie oddawałam szpiku, niestety i na szczęście, ale opowiadali nam, że jest to pobranie tak naprawdę z talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, nie z mostka, nie wiadomo skąd jeszcze. Jak przy biodrach mamy takie dwa dołeczki. To tak, o tutaj, z tyłu, tak, takie tutaj, tak, widoczne u każdego. Widoczne, tak, zwłaszcza u nas, dziewczyn. Tam się wbijają lekarze igłą pod narkozą. Mogę powiedzieć, że narkoza nie jest niczym złym, można się z niej wybudzić. Tak, można, no z reguły wszyscy się z niej po prostu wybudzają. Tak, nie słyszałam, żeby ktoś się nie wybudził. Ja jestem przykładem, że można przeżyć narkozę. Jest to znieczulenie ogólne, więc nic się nie czuje, nic nie widać, tylko pobierają, dwóch lekarzy się wbija jednocześnie, żeby to krócej trwało i to jest wszystko. No ja akurat miałam kontakt z osobą, która w ten sposób oddawała szpik z talerza biodrowego, też kobieta oddawała szpik dziecku i rzeczywiście mogę tutaj zaświadczyć, że również była cała i zdrowa, bardzo szczęśliwa. I też przeżyła. Przeżyła, niczego jej nie było. Tak naprawdę w kilka godzin po zabiegu, kiedy się obudziła, to po prostu wyszła ze szpitala. Pojawiła się na jakichś chyba jeszcze badaniach kontrolnych i po prostu wróciła do domu i rzeczywiście właściwie żadnego śladu po tym wkłuciu igły, bo tak naprawdę to jest po prostu wkłucie igły, nie było. Olimpia, powiedz teraz coś więcej o samej akcji. Kiedy będą mogli włocławianie się po raz kolejny rejestrować w bazie dawców komórek? Będzie to dzień 9-10 kwietnia, już za dwa tygodnie. Coraz więcej już właśnie napięcia z tym związanego. Będą to godziny od 11 do 18 w budynku PWSZ-u, u nas tam na Mechaników 3, w sali 316. Będziemy czekać. To nie jest akcja skierowana wyłącznie do studentów i ludzi młodych. Mogą przyjeżdżać wszyscy zainteresowani ze wszystkich stron, nie tylko z Wrocławka, prawda? Tak, zapraszamy absolutnie wszystkich. Poprzednia akcja grudniowa, powiem, że nawet chyba więcej osób z zewnątrz było niż naszych studentów. Czyli coraz więcej osób się po prostu dowiadywało pewnie za pośrednictwem tak, mediów, tak. że jest taka możliwość i chętnie z niej korzystało. Taką ciekawostką było, że przyszły na przykład dziewczyny, które parę dni wcześniej skończyły 18 lat i postanowiły, że jak już zobaczyły, że jest akcja, że skończą 18, przyjdą, zarejestrowały się. Jedna dziewczyna w dniu swoich urodzin przyszła, stwierdziła, że zrobi sobie prezent. Czyli nawet nie komuś, że komuś uratuje życie, tylko sobie zrobi prezent. No jest to niewątpliwie okazja do rzeczywiście zrobienia. No pewnie sobie też prezentu, no bo cóż może być piękniejszego, sama to zaświadczysz, od tej tak. radości, którą daje świadomość, że jest się zupełnie wyjątkową osobą. Opowiedz proszę, Olimpia, jeszcze jak wygląda sama procedura rejestracji. Tu mamy takie pałeczki, tak? Tak. Hasło brzmi dla ciebie to 5 minut, dla kogoś całe życie. Hasło jest absolutnie adekwatne. Nawet można być powiedzieć, że to trwa krócej niż 5 minut. Tutaj właśnie ma pani pałeczki. Jeszcze jest z tego... Do czego te pałeczki są wykorzystywane? Pałeczki wkładamy do jamy ustnej, pocieramy jedną pałeczką z jednej strony, wewnętrzną stronę policzka, drugą pałeczką z drugiej. Chowamy tutaj do takiego kartonowego opakowania te pałeczki bezpośrednio i do koperty zaklejamy tak, że ja nie mam żadnych i te pałeczki rozumiem, służą do badań fundacji DKMS kodu genetycznego i wtedy ułatwia to poszukiwanie dawców, bo już po prostu kody genetyczne są w jakiejś bazie i jeżeli się okazuje, że
kod chorego jest zgodny z kodem genetycznym osoby, która się zarejestrowała, no to wtedy jest telefon, tak? I prośba o kontakt. Jak to było? Było pytanie, czy podtrzymujesz swoją decyzję? Tak, było pytanie, podtrzymałam swoją decyzję. No i już dalej to się wszystko potoczyło. Jak to jest? Czy fundacja się tobą opiekowała w tym czasie, czy ty musiałaś załatwiać wszystko sama? Nie, wszystko organizowała fundacja. Mhm. Czyli te wszystkie badania, wyjazdy, to nie było na twojej głowie, ty nie ponosiłaś kosztów, tylko nie, fundacja. Wszystko fundacja, tak. Mhm. No dobrze, to co? Zapraszamy Włocławian, zapraszamy wszystkich chętnych, gotowych do tego, żeby dać coś innym z siebie i wspomóc tych, dla których naprawdę przeszczep szpiku jest jedyną szansą na zdrowie i powrót do normalnego życia. Tak, zapraszamy również te osoby, które się wahają i mają jakieś pytania, wyjaśnimy wszystkie. Jak widzicie będziemy Państwo, przekonywać. To nie boli, tutaj Karolina jest świadkiem, że nie przynosi żadnych negatywnych skutków. Te wszystkie mity o tym, że pobranie szpiku to jakaś zupełnie skomplikowana procedura, która może mieć negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, to po prostu mity i nie warto w to wierzyć, bo jak Państwo widzą w naszym studiu jest żywy przykład, że daje to niesamowite przeżycie i jest powodem do ogromnego szczęścia. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję za rozmowę i zapraszamy wszystkich Państwa do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w godzinach od 11 do 18. 9 i 10 kwietnia. Dziękuję serdecznie.